odpuszczenie na nas grzechu, usprawiedliwienie nas przed Bogiem, ogromna tajemnica. To jest coś takiego, co jeżeli my to poznamy, to napełni nas to życiem niebiańskim, Ojciec Pio mówi. To jest tak wielka tajemnica, że jeżeli my ją zrozumiemy, znaczy poznamy ją właśnie, to światło nadprzyrodzone, ta tajemnica nadprzyrodzona nas poruszy do tego, do poznania tego, wniknięcia w tą tajemnicę, to zaczniemy żyć życiem niebiańskim. Tak wielka sprawa. Santa Maria. Ojciec Pio właśnie mówi coś takiego: usprawiedliwienie naszej bezbożności jest dziełem tak wielkim, że jak mówią, Bóg okazał większą potęgę w naszym nawróceniu niż przy wydobywaniu z nicości nieba i ziemi. Gdyż przeciwstawienie się grzesznika i łaski jest większe niż przeciwstawienie się nicości i bytu. I to jest ciekawe. Więc widzicie, to jest większa tak naprawdę tajemnica, większa prawda, większy cud łaski niż stworzenie świata. Wydobycie grzesznika z grzechu. To jest tak wielka sprawa, to usprawiedliwienie, ta tajemnica krzyża. Pan Jezus może nas nawrócić tą łaską. To jest tak wielka sprawa, Ojciec Pio mówił. I to jest ciekawe, on okazuje Bóg większą potęgę. Bóg, stworzyciel świata, Bóg, który jest wszechmocny. To jest większa potęga niż stworzenie całego świata, całego nieba, wszystkich aniołów, wszystkich ludzi na ziemi. Wyobraź sobie, te miliardy ludzi, które są, zapoczątkowanie tego życia, podtrzymywanie nas w swoim życiu, to jest większa moc Boża jest, kiedy nawraca grzesznika, kiedy nas usprawiedliwia. I co mówisz, czemu tak jest właśnie? Bo nicość jest bliżej do Boga niż grzesznikowi. Czyli czegoś, czego nie ma, jest bliżej do Boga niż grzesznika, niż grzesznikowi. Dlaczego? Otóż jako brak istnienia nicość nie zawiera w sobie żadnej możliwości przeciwstawienia się Bogu. Grzesznik natomiast jest rzeczywisty, jako rzeczywisty byt i istota obdarzona wolnością może przeciwstawić się wszystkim zamiarom Boga. A więc o co chodzi? Nicości nie ma. I nicość z racji tego, że jej nie ma, ona nie ma żadnej siły, która jej się przeciwstawia. To jest tak jakby, wiesz, a grzesznik po prostu, z racji tego, że ma swoją wolę, to jest taka rakieta, która leci w którąś stronę, która oddala się od Boga. Z prędkością rakiety, z prędkością komety jakiejś czy tamtego. To są niewyobrażalne prędkości. To dla nas po prostu tak jakby człowiek oddala się przez grzech od Boga. Taką rakietą jest po prostu, takim, nie wiem, patriotem, czy tam teraz Himarsy są, czy tam coś, że to leci po prostu w drugą stronę, od Boga oddala się. To jest taka siła grzechu. Można tak sobie to porównać. A nicość jest nicością. Nie ma w niej nic po prostu przeciwnego Bogu. Niezwykłe. To jest po prostu, to jest też wielka tajemnica. Jak Bóg daje nam ogromną łaskę, że możemy się nawracać. W spowiedzi w szczególności. Ta krew Chrystusa na nas pływa. Krew Chrystusa na nas usprawiedliwia. Daje nam nowe życie na nowo. Na nowo nas odradza w sumie. Bo to nie jest życie nowe, tylko to życie po prostu daje nam, zmartwychwstajemy po prostu w tej łasce. Poza tym w dziele stworzenia mamy do czynienia z porządkiem przyrodzonym. Natomiast usprawiedliwienie bezbożnika należy do porządku nadprzyrodzonego, boskiego. Ciekawe jest, to jest porządek stworzony. A czy przyrodzony, czy on już jest taki naturalny, że tak powiem, można powiedzieć. On jest po prostu porządkiem przyrodzonym. A nawrócenie człowieka jest porządkiem Bożym. To jest wyższe życie. To jest życie jeszcze wyższe po prostu. Taka jest sprawa, taka to jest piękna. A gdyby wszyscy zrozumieli, z jak wielkiej nędzy i poniżenia wydobywa nas wszechmocna ręka Boga. I więc trzeba by to zrozumieć. No słuchaj, mogę sobie obejrzeć filmik i no i co, i tyle. Trzeba to pojmować po prostu, trzeba wnikać w te tajemnice, na modlitwie po prostu, wnikać w to. Boże, pomóż mi, o Duchu Święty, pomóż mi to zrozumieć, jaka to jest wielka tajemnica. Ciekawe. Bóg wyrywa nas z nicości, wyrywa z gorszego stanu, z grzechu, z ogromnego sprzeciwienia się Bogu. Taka to jest piękna sprawa. A gdybyśmy mogli choćby na jeden moment wniknąć w to, co zdumieniem napełnia same duchy niebieskie, a mianowicie w stan, do którego wyniosła nas łaska Boga, Jesteśmy ni mniej, ni więcej tylko Jego dziećmi, przeznaczonymi do królowania z Synem przez całą wieczność. Ciekawa jest ta tajemnica nawrócenia nas, ta tajemnica odkupienia nas z grzechu, wydobycia nas z grzechu, napełnia wszystkie duchy niebieskie, wszystkie anioły po prostu niezwykłym podziwem. I my też podziwiajmy Boga, podziwiajmy w tej tajemnicy. I to jest ciekawe, to powinno nas jeszcze bardziej napawać. I to jest ciekawe, my będziemy tam królować z Bogiem. Będziemy królować w niebie przez wieczność, przez całą wieczność, do końca nawet dłużej niż koniec. Po końcu świata będziemy. Nie będzie czasu. Ciekawe. To jest piękne. Gdy duszy ludzkiej Bóg zezwoli przeniknąć w tę tajemnicę, wtedy dusza może prowadzić życie w pełni niebiańskie. I to jest ciekawe, widzisz, jeżeli Bóg pozwoli nam przeniknąć w tę tajemnicę, jeżeli Bóg pozwoli nam ją poznać, jeżeli Bóg pozwoli, a więc trzeba prosić o nią Boga, trzeba prosić łaski Boga. Boże, pozwól mi poznać Ciebie bliżej, pozwól mi poznać prawdę o Tobie. Aby był bliżej Ciebie. Jeżeli Bóg pozwala, więc Bóg nie da tej łaski duszy pysznej, duszy, która nie jest pokorna, która nie poddaje się woli Bożej, która nie jest posłuszna, która nie jest uległa Bogu, Jego łasce. Czemu ja tak mówię o tym? Bo czytałem teraz bardzo ciekawą rzecz. Ojciec Pio powiedział jednemu lekarzowi, który był bliskim przyjacielem ojca Pio, że on nie otrzymał jakiejś łaski od Boga, którą prosił, ze względu na jakieś zaniedbanie, które dokonał. Ciekawe, czasem myślimy, a ja się modlę do Boga, jestem katolikiem, chodzę do kościoła, tego proszę o coś Boga. Może jakieś masz zaniedbanie, może coś zrobiłeś, przez co Ciebie to blokuje po prostu. Blokuje taki przepływ łaski, że tak powiem. I dlaczego o tym mówię? Tutaj Ojciec Pio właśnie coś mówi dalej. O nędzna kondycję ludzkiej natury. Ileż to razy Ojciec Niebieski chciałby nas odsłonić, nam odsłonić swoje sekrety, a tymczasem nie może tego uczynić, ponieważ nasza złość pozbawia nas zdolności ich poznania. Oby Bóg położył kres tej nędzy, temu opuszczeniu, niech raz wreszcie przepadnie królestwo szatana, na dobre zatriumfuje w sprawiedliwości. W naszych medytacjach często rozważajmy wyjaśnione przez chwilę prawdy. W ten sposób umocnimy się w cnotę, uszlachetniamy się w naszych myślach. I to widzisz, taka ważna sprawa po prostu. Taka ważna sprawa, o czym rozważaj, o czym ten Ojciec Pio nam właśnie pokazuje. Rozważaj tę tajemnicę odkupienia, to jest tak wielka. I powinna nas napawać w jego radości. Co jest problem? Mamy w sobie ogromną złość właśnie. Grzech nas blokuje, ta złość nas blokuje. Jutro sobie porozmawiamy, bo trzeba mieć też cierpliwość do siebie często. Trzeba mieć cierpliwie znosić swoje wady. Jest na to nawet znak, który nam pokazuje, o którym był kiedyś biskup Fulton Sheen, to już czytałem w jego książce, właśnie o tym, że ten znak, ta rzecz pokazuje nam, że jeszcze nie prowadzimy pełnego życia. Co to jest? To jest krytykanstwo i to, o tym porozmawiamy. Sama Maria, do jutra, pomódlmy się za siebie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Lodato Gesù e Maria, oggi sempre.